wspaniale zachowaną i bieżą opiecie odrestaurowaną panoramę. Zanim przejdziemy do opowieści o rozgrywającym się wokół nas zdarzeniu, prosimy o wysłuchanie krótkiego komentarza streszczającego losy dzieła oraz mówiącego o jego specyfice. Osobom zainteresowanym dokładniejszą wiedzą na temat genezy, historii i recepcji panoramy racławieckiej polecamy publikacje, które można nabyć na stoisku przy wejściu. Zachęcamy również do zapoznania się z makietą bitwy pod Racławicami i wysłuchania ilustrowanych obrazami komentarzy na temat politycznych i militarnych uwarunkowań insurekcji kościuszkowskiej. Nie dziwi więc, że w panoramie obowiązywał naturalistyczny, mocno sugestywny styl malarski. Poza samym malowidłem, wrażenie realności miały wzmagać specyficzna architektura budynku wystawowego, specjalnie zaprojektowane oświetlenie, kształt i rozmiar płótna, a także przedłużenie obrazu w kierunku widza trójwymiarowymi rekwizytami. Pomysłodawcą pierwszej polskiej panoramy i jej współautorem jest Jan Styka. Zaprosił on do współpracy znanego batalistę Wojciecha Kossaka. Głównym twórcom panoramy pomagali inni artyści. Szczególnie ważną rolę odegrali odpowiedzialni za malowanie krajobrazów Ludwik Bolder i Tadeusz Popiel. Samo malowidło ma imponujące wymiary, 15 metrów wysokości i prawie 120 metrów w obwodzie, co daje blisko 1800 metrów kwadratowych powierzchni malarskiej. Płótno w kształcie walca zszyte jest z 14 drutów o szerokości ponad 8 metrów każdy. Na jego zagruntowanie zużyto 750 kg farby. Panorama racławicka powstawała przez 9 miesięcy na przełomie roku 1893 i 1894. 5 czerwca 1894 roku została po raz pierwszy udostępniona publiczności jako jedna z atrakcji powszechnej wystawy krajowej w Lwowie. Była pierwszą z cyklu wielkich panoram polskich. W kwietniu 1944 roku budynek rotundy został zbombardowany, a samo malowidło uległo poważnym uszkodzeniom. Płótno udało się jednak zabezpieczyć, zwinąć na 15-metrowym walcu i spakować do specjalnej skrzyni, którą zdeponowano w podziemiach klasztoru ojców Bernardynów w Lwowie. W 1946, po zmianie granic Polski w wyniku starań reintegracyjnych, malowidło wraz z częścią zbiorów lwowskich muzeów i bibliotek przewieziono do Wrocławia. Przez blisko 40 lat oddolnie powoływane kolejne komitety społeczne podejmowały starania o restytucję panoramy. Inicjatywy skutecznie hamowały jednak kolejne ekipy rządzące Polską Ludową. Co jednak najistotniejsze, nie dopuszczono do zniszczenia samego płótna. Dla dziejów panoramy racławickiej był dramatyczny rok 1980. W czerwcu ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło zaskakującą decyzję o przeniesieniu płótna do Warszawy. Jednak kilka miesięcy później, za sprawą wydarzeń sierpnia 80, wróciło ono do Wrocławia. Natychmiast ruszyły prace w rotundzie. Skomplikowane zabiegi konserwatorskie dzieła prowadzono w miejscu przyszłej ekspozycji. Potrzeba było ponad 3 lat, by przywrócić panoramie dawną świetność. 14 czerwca 1985 roku panorama racławicka ponownie została udostępniona zwiedzającym. Od tego czasu dzieło Styki i Kossaka obejrzało już wiele milionów ludzi. Tematyka panoramy racławickiej i jej absolutnie mistrzowska realizacja stanowią potężny magnes dla osób zwiedzających. Choć trzeba przyznać, że do wielkiej popularności panoramy przyczyniło się także traktowanie jej przez władzę ludową jako dzieła politycznie niewygodnego, co
co znalazło wyraz w zapisach cenzury. W momencie, gdy generał Tadeusz Kościuszko, wsławiony już wówczas w wojnach amerykańskiej i polskiej, składał 24 marca 1794 roku przysięgę na krakowskim rynku i obejmował dowództwo powstania narodowego, sytuacja polityczna Polski była niezwykle trudna. Po dwóch rozbiorach, przy wymuszonej uległości króla Stanisława Augusta i w wyniku działań zdrajców, którzy podporządkowali się przed władzą ambasadora rosyjskiego w Warszawie, niełatwo było liczyć na zwycięstwo sił patriotycznych, odzyskanie suwerenności i realizację postępowych idei sformułowanych w Konstytucji z 3 maja 1791 roku. I rzeczywiście, całe powstanie zakończyło się niepowodzeniem oraz trzecim, ostatecznym rozbiorem Polski w 1795 roku. Jednak pamięć zbiorową wpisał się początkowy sukces insurekcji. Zwycięska bitwa pod Racławicami. Z czasem stała się ona symbolem siły tkwiącej w narodzie polskim, który w obliczu zagrożenia potrafi się zjednoczyć i odnieść zwycięstwo nawet nad znacznie silniejszym przeciwnikiem.